Czy Kimusia się wyspała? Wyspałaś się? Czy to znaczy tak? Nie wiesz. Krokodyl. Ojejku, nagrałaś to! Ale słodkie! Dzień dobry, witam Państwa na kanale Brudna Heroina i witam Was dzisiaj w pierwszym vlogu na tym kanale. To będzie bardziej taka próba vlogu, bo mamy zupełnie nowy sprzęt, którym ja, jak wiecie, jestem na bakier ze sprzętem, więc nie do końca wiem, jak się obchodzić. Więc prawdopodobnie bardzo wiele nam nie wyjdzie i będę myślała, że coś się nagrywa, a nie będzie się nagrywać. Ale bardzo się dla Was postaram, więc zapraszam do oglądania. Jestem wykąpana i względnie ogarnięta. Teraz będę się malować, ubierać. Czekamy na Pawełka i będziemy jechać po tło. Jest plan, żeby kupić miętowe tło, ale strasznie ciężko takie znaleźć, więc pewnie kupimy jasno-niebieskie. Bo przyjeżdża ktoś wyjątkowy i będziemy robić coś bardzo specjalnego. Pewnie już widzieliście na Instagramie, co. A może nie? Nie wiem. Także plan jest taki, żeby pojechać coś zjeść i w poszukiwanie tła idealnego. I zabierzemy Was ze sobą. Zobaczymy, jak pójdzie nam nagrywanie w planerze. Tam jakiś pan się skrada. Pan się skrada? Pan się skrada za żywopłotem. Brudna heroina, mogę autograf? Uśmiecham się. Mama nie uwierzy. Wiesz, że tego nie wytnę? Zjesz to. Nie wytnę. Kupiliśmy tło, masz brudne spodnie albo dzień tak bata. Wiesz co? One takie są już wybrane. Po imprezie jeszcze jest. Na kolanach. Jeszcze jest po imprezie. Szalał na kolanach. Jesteśmy w domu, odwiosłyśmy właśnie Rafała na dworzec, jest późno i robi się ciemno. Spędziliśmy mega fajny dzień, zrobiliśmy naprawdę dużo fajnego materiału, który mam nadzieję, że Wam też się spodoba. To ja się czułam swobodnie. 32 sekundy. No ja się stresowałam strasznie. Ale zrobiliśmy i filmy, i dużo fajnych fotek. Więc z tego miejsca ślicznie dziękuję Rafałowi, że chciało mu się nas odwiedzić. Dostałam w ogóle jakiś czas temu paczkę od Kokolity. I nie byłoby w tym nic dziwnego i nic nadzwyczajnego, ale w paczce znalazło się coś bardzo wyjątkowego, więc musicie obejrzeć nagranie z openingu tej paczki. Otworzymy sobie paczuszkę z Kokolity, która właśnie przyszła i jest bardzo, bardzo ciężka. Omówimy produkty. Tę otwierają się bramy cudowności. To jest karma. Przecież ja się popłaczę zaraz. To jest karma. Boże! Nie spodziewałaś ojejku, się chyba. Nie! Teraz już wiesz, czemu ta paczka była taka ciężka. Ale jestem w szoku i to jeszcze Brit, a oni jedzą właśnie Brita. Jezu, jakie kochane! No to po makijażu. To my... No przestań mnie nagrywać! My chcieliśmy Timowi Kokolicie
do którego oficjalnie należę, bardzo ładnie podziękować za taki uroczy prezent. A dziwiłam się, co ona jest taka ciężka niesamowicie. A tu jest wielka... Wow. 12-kilowa paka w ogóle najlepszej karmy ever dla moich psiaków. Tadziu? Dobra, ja już się trochę ogarnęłam. Ale to jest strasznie kochane. Dobra, przechodzimy do unboxingu i zobaczymy sobie, co tutaj zamówiłam, a płakać będziemy później. No, kochane. Dobra, ja już widzę bokiem, co to będzie. Jest to taka mini, jedna z tych mini paletek z Makeup Revolution I Heart Makeup. Jedno i to samo. Mini czekoladka. W ogóle wiem, że mam straszne paznokcie, ale jestem w trakcie zmieniania żeli, więc wiecie. O. Zrobimy tak. Do-do-dum. Ona jest w świetnych takich ciepłych kolorkach. Ja bardzo lubię takie kolorki, więc chciałam jej spróbować. Jest malutka, idealna na podróż. Kolejną rzeczą to sobie otworzymy, bo chcę powąchać. Ja bardzo lubię produkty z Evre. Do twarzy. Ręce mi się trzęsą, bo jestem taka wypierana tą karmą. I to jest detoksykująco ochronny eliksir do twarzy. Czytałam o nim bardzo dużo dobrego. Opakowanie ma bardzo ładne, takie powiedziałabym nawet trochę fancy-pensy, a wreszcie to nie jest aż tak fancy-pensy marka. Ta-da-dan! Pędzel, bo mówiłam, że ktoś mi ostatnio napisał na YouTubie, że w ogóle pracuję na słabych pędzlach, więc nie mogę robić dobrych make-upów, no więc dzięki Kokolicie mogę zaopatrzyć się w fajne pędzle. Kolejny pędzel z Hulu, to już mój drugi pędzel z Hulu. Ja uwielbiam, jestem najszczęśliwsza z tego mojego hulowego pędzla. Hulowego, to tak trochę wybrzmiało. Jest on bardzo fajny. I ten też jest taki duź-du-duź-du-duź-du-duź-du-duź-du-duź-du. Więc pewnie przy jakimś najbliższym make-upie będziemy wspólnie próbować i testować. Kolejna rzecz z Evre. I to jest upiększający krem pod oczy, czyli coś, co dla mnie bardzo, bardzo, bardzo może się przydać. Bo moja okolica pod oczami jest szaro-buro zmęczona. Także tadam. I ja już wiem, co to będzie. Będzie to, moi drodzy, lakier hybrydowy z Semilaka o numerku 647. I jest to lakier termiczny. Tutaj będzie jeszcze kilka kolorków z Semilaka, też termicznych. I tutaj mamy... To jest tak, Kokolita zawsze bardzo fajnie pakuje swoje produkty. Myślą, słuchajcie, myślą w Kokolicie. Bo jakieś takie produkty bardziej lejące się są tak zapakowane, że w ogóle nie ma opcji, żeby coś się wylało, rozlało i coś się popsuło. Dlatego też to jest zapakowane w taki sposób. Hop. I... To jest bezkwasowy primer pod hybrydkę. Czyli coś, co... A w ogóle strasznie tanie, to jest Semilaka, a strasznie tanie to było na stronie Kokolity. Mamy kolejny pędzel. Również jest to pędzel z Hulu. I to jest taki duży pędzel do blendowania. Znaczy nie aż taki duży, duży, bardzo duży. I co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy. Hialuronowy krem do twarzy, oczywiście nawilżający. Oczywiście z Nakomi, wiecie, że uwielbiam Nakomi. Nie próbowałam go nigdy, też naczytałam się o nim wiele dobrego, więc musiałam wrzucić go do koszyka. Czy to będą lakiery? Chyba tak. Tak, są to lakiery. Mamy jeszcze kolorek 641 i to również jest lakier termiczny i on jest żółto-pomarańczowy. Teraz mamy ostatni kolorek i to jest 642 i to już jest czerwony przechodzący w pomarańczowy. Kolejną rzeczą jest nowość z Makeup Revolution.
Albo I love Revolution, albo serduszko Revolution. Zwał jak zwał, to jest w SEO to samo. Nie wiem, czy oni w ogóle teraz nazwy nie zmienili jakoś, ale nieważne. Uwielbiam ich serduszkowe rozświetlacze. Teraz pojawiły się diamentowe rozświetlacze. Proszę bardzo. Mhm. Taki jest śliczny. Kiszka, odbierz się. Tak. I znowu bardzo, bardzo skrzętnie zapakowane coś, co jest wodniste. To jest fixing spray, czyli spray utrwalający. Utrwalający do twarzy. I on ma również między innymi za zadanie takiego odświeżenia. I tak jakby wpływa na to, że to wszystko, co mamy na twarzy, tak trochę się ze sobą stapia. Wiecie, że jest tak fajnie. I oni mają różne zapachy do wyboru. Ja wybrałam wanila i kokos. I to jest Bielenda, samoopalająca mgiełka 2 w jednym, ciało i twarz. Wypróbujemy. Tu będą bardzo fajne rzeczy, które Kiszce się spodobają, więc otworzymy je na samym końcu, bo jesteśmy wredni. Ja już widzę, co tu jest. Tak, także jak coś będzie momentami nieostre, to bardzo proszę nie krzyczeć i nie uświadamiać nas w komentarzach. My montujemy te filmy, my widzimy, co jest nieostre. Także spokojnie. Mamy tutaj paletkę, którą jest ciężko otworzyć, z Make Up Revolution. Oczywiście, bo jaką by inną? Proszę bardzo, może mi się uda. O. I ta paletka... Zobaczyłam siebie. Zrobimy tak. Ma takie piękne kolorki. Zobaczymy, jak będzie nam się z nią pracować. Czyli znowu możecie się spodziewać jakichś makijaży. Czy to na live'ie, czy to na... Kiszka się chowa. Czy to na Insta, czy to w ogóle na czym? Na YouTubie, aczkolwiek... wiele ciekawych rzeczy i testów nowości na żywo dzieje się na moim Instagramie, więc zapraszam. Tą paletkę bardzo chciałam. Widziałam ją u Oliwki na YouTubie i widziałam, jaki śliczny makijaż nią zrobiła, bardzo ją zachwalała. I tu są prawie same cienie foliowo, brokatowo, mieniące się, drobinkowo, perłowe. Ja bardzo takie lubię. Mamy kolejny pędzelek, mniejszy, bardziej precyzyjny, i mamy róż w sticku w takim ślicznym odcieniu. Kolor może być odrobinkę przekłamany, musicie nam to wybaczyć. Dlaczego róż w sticku? Bo ja bardzo często lubię albo w ogóle się nie malować i nakładać róż, albo nałożyć sobie krem CC z Eveline i na to nałożyć jakiś mokry produkt jeszcze. I mamy tutaj, może w tą stronę, dwie nowości. Dwie nowości to są dwie nowe czekoladki. Tych nowych czekoladek jest więcej. I ja wiem, że tutaj nie chodzi o opakowanie, ale chciałam tylko zwrócić uwagę, jakie mają po prostu do schrupania te opakowania. I tutaj mamy takie kolorki. Czyli zielenie, morskości, turkusości. Więc można, no ja już widzę, że można z nią robić, można nią stworzyć wiele bardzo ciekawych, totalnie różnych makijaży. Tu natomiast mamy takie kolorki. Uważam, że nazwy tych paletek bardzo mocno odzwierciedlają to, jakie paletki są w środku. I co jest super, wydaje mi się, że nie było tego od początku, że w palecie centralnie pod cieniem macie napisane, jaka jest nazwa tego cienia. Więc jak ktoś robi jakiś tutorial, czy to kręci na YouTube'a, truskawką. To może zostać na przykład truskawką, dokładnie o to mi chodziło. I mamy tutaj ostatni pakuneczek. I to jest peeling do ciała, moi drodzy. Znakomi. Peelingi znakomi są świetne. Testowałyśmy już nie jeden.
one wszystkie mają, wiecie jaka to jest konsystencja tych wszystkich ich peelingów, nie peelingów i tak dalej, to jest konsystencja lodów z Polish lody. Jak ktoś jadł w Polish lody, to niech pisze komentarz, bo to są najlepsze lody pod słońcem. Jest to zapach wafli z miodem, pachną prześlicznie i mamy kolejny peeling do ciała. I jest to, jak można się domyślić, kawowy peeling do ciała, ale jest tłuściutki, ja uwielbiam takie tłuściutkie peelingi. Chcesz, Karolcia, powąchać? Chcę, ale w sumie nie muszę, bo już tutaj czuję. Tak intensywnie pachnie, jak go odkręciłaś przez to. I została nam ostatnia rzecz. Masełek do ciała w naszym domu nigdy za wiele. Trzeba się nawilżać, trzeba się konserwować. I co? No pachnie tak świątecznie. Jeżeli jakiś kosmetyk wyjątkowo was zaciekawił, to piszcie w komentarzu i ja wam bardzo chętnie opowiem po przetestowaniu. I piszcie też koniecznie w komentarzach, na przykład, którą z paletek chcielibyście jako pierwszą, żeby była przetestowana, która was najbardziej ciekawi i w ogóle. A my jeszcze raz pięknie dziękujemy w imieniu całej psiej gromadki, zespołowi Kokolita, do którego się wpraszam w tym momencie, za tak kochany i uroczy gest. Napiszcie mi koniecznie, czy podobał wam się vlog. Wiem, że bardzo niewiele pokazałam wam ze swojego codziennego życia, tak naprawdę, ale wciąż się uczę. I muszę się chyba trochę przyzwyczaić, wiecie do czego? Do gadania do kamery przy ludziach. Bo to jest coś, z czym mam problem i mega niekomfortowo się czuję. Bo nie wiem, jak w innych miastach, ale we Wrocławiu ja już samą sobą ściągam bardzo dużą uwagę i bardzo tego nie lubię. A w momencie, kiedy mam nawet wyłączony aparat na szyi, to no, jest to bardzo duży szok dla mieszkańców Wrocławia. Mocno to okazują. Więc w momencie, kiedy biorę kamerę do ręki i zaczynam do niej nawijać, to czuję się trochę jak małpa w cyrku. Ale obiecuję wam, że nauczę się sobie z tym radzić. Dla was. To tyle. Jestem mega ciekawa waszych komentarzy, jako że to jest pierwszy vlog na kanale. Buziaczki.